Cześć wszystkim, nazywam się Daria Koźlik i jestem ambasadorem studia w Anglii Yes You Can. W zeszłym tygodniu zrobiłam dla Was ankietę, na jaki temat chcielibyście filmik. Zdecydowanie wygrały finanse, więc chciałabym tutaj zrobić pierwszy odcinek o finansach. Jeśli chodzi o jedzenie, bo to najważniejsza rzecz z takich rzeczy do kupowania, myślę, to w kolejności od najtańszego do najdroższego są sklepy Lidl, Aldi, Tesco, Sainsbury i Marks & Spencer, z takich głównych oczywiście. I wiadomo, że wszystko zależy od Waszej zasobności portfela i generalnie co chcecie jeść, jak chcecie żyć, co chcecie kupować. Ale tak generalnie mówiąc, mam taki przykładowy rachunek z Aldi, gdzie za 25 rzeczy zapłaciłam 25 funtów 61 groszy. Sami możecie zobaczyć, jaka długa jest ta lista. Także jest sporo rzeczy tutaj. Przy założeniu takim, że ja nie jem za dużo mięsa i jest dużo raczej warzyw i owoców, wiadomo, że wszystko to są takie przykładowe ceny, tak orientacyjnie jedynie. Natomiast tutaj mam rachunek z Tesco, przepraszam, że taki pognieciony, gdzie za 8 rzeczy zapłaciłam 8 funtów generalnie i to były dwa sosy, makaron, pieczarki, ser i ryż. Także macie porównanie, ile rzeczy można kupić tutaj i tutaj. Jeśli chodzi o takie domowe zakupy typu chemię, proszki i wszystkie szkolne, uniwersyteckie rzeczy typu zeszyty, piórniki, długopisy, papier do drukarek i też wszystkie takie kubki, talerze do kuchni, generalnie to najtańszym sklepem jest Wilko. Nie mam żadnego rachunku, na przykład taki płyn do sprzątania kosztuje 40 p, jakieś chusteczki do sprzątania kosztują 50 p, płyn do mycia naczyń kosztuje 50 p, a w Tesco ten sam płyn kosztuje 1,20 funta na przykład. No więc takie porównanie, że jednak w Wilko jest najtaniej, on też jest znany jako Wilkinson. Jeszcze tak, z takich rzeczy do kupowania typu kołdry, poduszki, to ona jest zdecydowanie najtańsza, jest Primark i ciuchy też. Tutaj też mam rachunek z Primarka, gdzie na przykład za dwa t-shirty zapłaciłam 5 funtów, więc generalnie no bardzo, bardzo tanio. No bo jeden t-shirt kosztuje 2,50, to w przeliczeniu na złotówki jest mniej więcej 10 zł, 12 zł, jakoś tak. No średnio na jedzenie trzeba liczyć, że przynajmniej się wyda takie stricte, jak chcecie gotować, to około 100 funtów na miesiąc, 120. Zależy też, co kupujecie, ale tak stricto średnio mówiąc. No i też na takie chemie i różne rzeczy to trzeba na miesiąc też myślę z 10 funtów plus jakieś zeszyty, które Wam będą potrzebne, też 10 funtów tak trzeba mniej więcej wydać. Więc no myślę, że plus jakieś raz wyjście do knajpy i drinki i takie rzeczy, no to myślę, że najskromniej licząc przy kupowaniu najtańszych alkoholi możliwych i jakichś zakupów, to myślę, że najtaniej na miesiąc poza czynszem będziecie tak mniej więcej potrzebować 200-250 funtów. Ale to już jest tak autentycznie skromnie i też zależy, kto co lubi jeść i jaki styl życia prowadzi. Chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że znowu przeprowadzę ankietę, znowu dam dwa tematy do wyboru i co wybierzecie, to nakręcę nowy filmik, a jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy pod filmikiem albo bezpośrednich wiadomości do mnie.